Siemanko wszystkim, z tej strony Pingwin i dzisiaj witam... Tak. I dzisiaj witam... No to uciekaj. I witam was w tym... Walki... Nie, co to jest? Seria. To jest to, co prosicie mnie codziennie w komentarzach. Legenda Notcha i wróciliśmy tutaj. No i... Co ty dajesz mi tutaj nogę, cwaniaku? Okej, okay, mieliśmy... O tak, faktycznie, pingwinki, no. Możecie kupić na Allegro właśnie sobie... Jak piżamkę z pingwinkami, nie wiem, żartuję. Okej, okay, Aldor, siemanko, wróciłeś. Bardzo szybko dobrzysz. Jak tam wszystko, masz wszystko? Co pytałem się? Bill? Tak, dał nam to. O, super, teraz mogę stworzyć ostatni orb. Już ostatni orb mamy, ludzie. Siła, coś tam. A, jego siła. A nie, zmuśko, nie siła. Zmuśko, żeby dać nam miejscowość, takie lokalizacja, gdzie utrzymali nam króla. Przejdź do góry wulkanu i... O, okej, okay, do góry wulkanu mamy przejść, spoko. Czyli... O, wiemy dokładnie, gdzie mamy iść. A na przyspieszenie możemy zeskoczyć z balkonu i zrobić... Suicide'a! Weep! Co? O, jaki fart! Jedno życie mi zostało, ja nie mogę. No ja, no kurczę, próbuję się gościu zabić i kurczę, jedno życie mu zostaje. A próbuję się ten... Nie próbuję się zabić, to kurczę, jakiś zombie go zabije, czy spadnie z dachu przez pomyłkę, czy coś, ojejku. Masakra. No takie jest życie właśnie, takie jest życie. Okej. Okay. Idziemy właśnie do miasta i za ten czas powiemy wam historię taką ciekawą, nie, kochanie? Opowiesz nam ze mną? Ostatnio widzieliśmy UFO. Nie? Uważaj, żeby nie było ci widać. No, pod kątem, którym jesteś. Czekaj, dobrze, idziemy, no. No, okej. No, więc widzieliśmy, wracaliśmy tak, nie? Może chcesz opowiedzieć ty, co tam, co tak to wyglądało? Nie, jak opowiadaj. Okej, okay, więc był taki, szliśmy po prostu sobie normalnie i takie nagle, takie niebieskie, nie? Takie coś niebieskie, duże, jak to taki, jak byś to, do czego byś to porównała? Jakbyś musiała do czegoś porównać? Do światełek takich, które, takie jedno ze światełek było niebieskie. Znaczy było, to było jedno światełko w sumie, takie, wyglądało takie jakby dwa, ale nie wiem. I na pewno nie samolot, ani nic podobnego. Tak wolno spadło, leciało. Spadło nagle, tak no w sumie wolno, nawet wolno jak na ten, nie? Wyglądało jak te lodowe te, które wlatują do atmosfery, tylko że to było ogromne. Jakby gwiazdka spadająca, tylko super wolna, 10 razy większa. I tak leciała, tak właśnie pod kątem i... Potem znikła nagle, nie? Tak znikło i my taki, tak. Wiesz, widzieliśmy takiego... Takiego UFO w sumie, nie? I Klaudia nie była w ogóle zaciekawiona, ja byłem super podekscytowany, potem sprawdzałem, wiesz, co to mogło być. Ale miałam egzaminy i byłam tam. A, no tak, tak, prawda. A wiesz co, kurczę, bo ja się tak przestraszyłem, myślałem, że to w ogóle samolot ten, bo wiecie, że ja nie lubię samoloty, tak dalej. Myślałem, że samolot ten, jak to się mówi, że crashował, tak? No. Że, jak to się mówi po polsku, że spadał? Spadał? Wybuch, że tam silnik... Wyglądało tak, jakby dwa silniki samolotu wybuchły. I tak normalnie są silniki, nie? To jest samolot, tak wiesz, to są skrzydła, to moje ręce. Tak wiesz, jedno skrzydło tu. I tak było. I tu są silniki, nie? Wyglądało tak, jakby samolot był taki, tak spadał. Tak super szybko. Tak się przestraszyłem, bo wiesz, mam straszne sny o samolotach i tak dalej i naprawdę nie lubię. Ja nie lubię samolotów i wszystko. Nie, po prostu nie pasuje mi to. Okej, okay, w ogóle kupiliśmy sobie podki z Maną, żeby wykorzystać. Już opowiadana historia? Koniec? A no co mam jeszcze powiedzieć? Że szukałem potem na Google 10 godzin, co to mogło być i nie dowiedziałem się niczego. I nawet nie pokazało, że ktoś inny tego widział. No, ale właśnie tak jak mówiłem, tak samo jak z tym, że chciałem się zawić teraz w grze i nie udało się. Tak samo w życiu jest, jak właśnie czegoś szukasz, to nigdy się tego nie znajduje. A kiedy czegoś nie szukasz, to właśnie nagle ten, bo po prostu przed nami tak spadało. Tak jakby tak miało być. Nie wiadomo. Okej, więc, op, z drugiej strony. Przypadkowo, w sumie przypadkowo. O, zobacz, mamy wszystkie te orby, wszystkie elementy i mamy teraz niwy, prawdopodobnie ostatnie, Fire Orb. Więc musimy iść na górkę, do góry wulkanu, czyli tam samą górę i przejść około Billa. Siema, Bilek.
Bilek! Możemy go zabić, bo już nas wkurzał z tymi teskami, z tymi tymi, jak to się mówi? Z tymi tymi, co nam zadawał. Questami, bo powiedzmy, questami, którymi nam zadawał. Strasznie trudne, bo szukaliśmy te zombiaki z 10 godzin, wszystko tak po prostu długo zajmowało. Okej, okay, pójdziemy tu, może tam gdzieś jest lawa, wtedy możemy zrobić pułapkę. O nie, Tigi tu jest. Mój kotek Tiguś. Chcesz się pokazać? Hello Tigi. Jeden z moich pozostałych kotków. Wszyscy mówią, ale pingwin, przecież twój kotek umarł, nie? Czy tam zmarł, czy... A ja wiesz, taki facepalm, bo kurczę, ja miałem 4 koty, nie mówiłem, że mój najstarszy umarł, nie? Moja najstarsza. I wczoraj w nocy myślałem, że ją widziałem. Tak myślałem, że się na mnie patrzy. A ja tak patrzę się i mówię, czemu taką minę robisz na mnie? I wtedy zauważyłem, że to był mój głośnik. Bo zobacz, tu się odbijało światło, tam nie widzicie na moim głośniku. Wyglądało tak, jakby kot tak się patrzył na mnie, myślałem, że to moja pruski. No niestety się pomyliłem. Aaa, wbija mi paznokcie. Okej. Już możecie się pomachać, pożegnać. Myślę, że jesteśmy tutaj na miejscu teraz. O, nie. A, napisze nam, tak, faktycznie. Tu musi być tutaj, za rogiem, tam na górze zdaje mi się, tylko że wszędzie lewa jest. Jest bardzo trudno. O. O, widzę przejście, tutaj możemy sobie przeskoczyć. Kupiłem sobie podki many, żebyśmy nie musieli uciekać z tego bossa 1000 milion razy, tylko żebyśmy mogli go cisnąć ostro i od razu, wiesz, zakończyć, zabić i przechodzić do następnego miejsca. Już prawie na górze, ludzie, już prawie na górze. To musi tutaj być. Czemu tak myślę? Ponieważ to jest najwyższy punkt, napisało tam najwyższy punkt wulkanu i będzie, wiesz, będzie... prawdopodobnie dobre miejsce. Więc jesteśmy prawie na górze. O! Musi być tutaj. Musi być tutaj. Musi być tutaj gdzieś. Zobaczcie. Jesteśmy na samej górze wulkanu, gdzie cała lawa jest. Bardzo ładnie to wygląda. I zmieniłem texture packa, ponieważ nie wiedziałem, że to w ogóle ma być grane na zwykłym texture packu. Dlatego bugowały się nam różne tekstury tam i tak dalej. Czekaj. Już. O! Oh, what? Pisze, że niedobre miejsce, ale i tak go zespawnowało! Okej, jest postęp. Ała, palę się? Ale mam ten, protection, żebym nie palił się, to dobrze. Nie będę się palił długo. Ten, zawsze wybuchają te bossy, nie wiem czemu. Tak jakby odrzucić kogoś od siebie. No i jest... Jak on tyle życia stracił przeze mnie? What? Spaliłem się! What? Serio się spaliłem? Może byłem w lawie. Nie patrzałem. Wiem, widzę, bo zajęta jesteś moją komórką. Nie wiem, co się stało. Byłem w lawie, ludzie? Coś się stało. What? Czy po prostu on miał taki super damage, że ten, że mógł mnie spalić. Takie super obrażenia. Bo normalnie jak padaliśmy do lawy, to nie paliliśmy się aż tak. Ojejku, no to trudny boss. I teraz noc jeszcze, więc blazy nam będą się spełnić wszędzie. Oh god! Oh god! Nie! Nie! Okej, blaze, nie... No, no! Okej, Blaze nas nie atakuje, dobrze. Blaze jest chociaż... nie są takie silne, nie chcę, żeby mnie podpalały, więc... musimy wrócić tam do bossa. Pójdziemy z skrótami. Może tutaj przynajmniej nie będzie nas palić. Jakieś wyjście. Byśmy fajnie by go przeciągnęli tutaj bliżej do... tam spawnu. Jak bierzmy... O, god, już jest! A nie, to pająk. Głupi pająk. Get out of here, spider. Go away! Bye! I pigmanek. O jejku, nie jesteśmy jeszcze na samej górze. Ale jesteśmy w drodze i tutaj w sumie szybciej się wpije na górę. Wypijemy jedną potkę. Przygotuję jeszcze, żebym miał różne, bo mam też potkę życia, która się nam bardzo przyda. Regeneruje nam życie bardzo szybko, więc będziemy to pić, zanim wbijemy na górę. Chyba, że znów muszę wbić na górę. Nie. Nie muszę tego używać znów. Będzie tam, nie? Będzie. Okej, ciśniemy. Teraz pójdziemy tu, on będzie musiał przejść tą samą lawę. Już go widzę, sweet. O nie, to my musimy przejść tą całą lawę. God damn it. Chodź tu. Wiem, że on tam jest. O god, dzięki noob. Fuck. O nie, już ten. Respawn in the biome. Ktoś mnie... to on mnie strollował? Oh my god. God damn it. Fire boss. To jest ostatni boss. No i dla mnie zawsze myślałem, że najmocniejszy element od wszystkich był ogień. Chociaż, wiesz, tam na przykład versus kamień czy coś to nie jest taki dobry, ale zawsze był taki zły.
Też jak oglądałem, wiesz, różne serie tam animowane na telewizji, to zawsze, wiesz, tam czerwone były szli i tak dalej. No. Więc to myślę, że jest najtrudniejszy. Prawdopodobnie też ostatni boss tutaj, którego musimy zabić. Okej, okay, pójdziemy z powrotem z tą stroną. Ostatnio tu wbijaliśmy, nie? O, może nie, ale musimy uważać tym razem. Jak będzie na nas... do nas się pruł znów, musimy go jakoś zaatakować. Okej. Okay. O, tu jesteśmy tam, gdzie ten Blaze był teraz. Wiem, gdzie jesteśmy. Więc... wow! I jest ten Blaze dalej. O, ściągnięty na hita. Get ready, bitch. Okej. Okay. Skoczek! I idziemy na górę. Żeby nas tylko jakieś pigmany nie wrzuciły do lawy, okej? Okay? Nie są groźni w tej chwili, spoko. Bosek powinien być tu na górze. Myślę, że do nas się ostatnio tepnął. Muszę, nie będę stał koło tak blisko lawy tym razem, żeby mnie nie wrzucił. Najwyżej możemy iść naokoło. Mięsko musimy zgryźć, żebyśmy mogli biegać szybciutko. No i boss tutaj się gdzieś kryje. Gdzie on się... o nie. A spoko, taki parkurek przeskoczyć to już nic. Yeah. Like a boss. Like a boss. O! O nie, 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 Fire Whispa! Nie Fire Whispa, nie Fire Whispa, nie Fire Whispa. Oni są super silni. Uciekamy, uciekamy. Nie chcę mieć teraz nic wspólnego z tym Fire Whispem. Z tego co widzę, to parkour nie będzie trudny przeskoczyć. Ui! Taki mały, mały parkureczek. I Whisp nas zostawi w spokoju. Sweet. Okej. Okay. Wypiłem moje życie. Życie mi się regeneruje tam. Pajączka, nie chcemy jeszcze się zadzielać z pajączkiem teraz. Skoro mi życie się regeneruje. O, god. Czemu ten boss musi być tam? Po drugiej stronie. Może tutaj. Jestem! Ładnie, ładnie. Jest! Cios! Mogę tu stąd móc zadawać ciosy. Nice! Nice! Z odległości. Tak mi się zdaje, czekaj. Pójdziemy troszkę tutaj bardziej. Podskoczek. Nawet nas nie widzi. Tihi. Tylko, że go nie trafię. O, jest, był! Nie, blisko, blisko, blisko. Okej, wpijemy potkę many. I przejdziemy naokoło, bo myślę, że to jest jedyny sposób, żeby go zabić. Możemy go, parę ciosów mu zadaliśmy od odległości, ale... no, inaczej nie wygląda, że się uda. Więc przechodzimy na drugą stronę. Kurczę, musimy całą górkę przejść tutaj. Ale spoko, nie ma tutaj żadnych groźnych mobków. Obczuć blazek! Nie! Fire Whispy! Fire Whispy! Nie chcę zadzierać z Fire Whispami, mają prawie 40 level, który jest o wiele wyższy ode mnie! Okej, okay, pajączek, Blaze'a zciągnę. Jakiś lawa zombie. Okej, okay, lawa zombie też nie są trudne, ale znów Fire Whispy tutaj są. Goddammit. Jakbyśmy tylko mogli ściągnąć tego. O, poszedł sobie i kolejny mnie atakuje! Fire! Okej. Okay. Zostawił mnie Fire Whisp. Dobrze, o, to będzie trudno, żeby gawić tego bossa. Już czuję. Z większego powodu, że jest tutaj po prostu za dużo mobów wokół mnie! Nie! To jest niemożliwe. To jest nie do przejścia. Ale tego się nie da przejść, to jest po prostu... nie no. A ja ginę cały czas. Nawet nie ściągnęłem mu... nawet mu nie ściągnąłem 1/10 AP. Może jest jakiś inny... wiem gdzie on jest, kurde, te Fire Whispy są najgorsze. Jakbyśmy poczekali na dzień, to by było spoko. Myślę, że za niedługo może się zacząć zmienić w dzień. Wtedy może będzie łatwiej, może... może będzie się palił. Ale tym razem pomyślimy... logicznie pójdziemy w tą samą stronę, gdzie byliśmy przedtem, bo tak najłatwiej do bossa się zbliżaliśmy. Może będziemy mieli jakiś dobry punkt, od którego będziemy mogli go trafiać, tak jak ostatnio, tylko że lepszy jakiś punkt. Miejsce, gdzie nie będzie tak trudno go trafić z odległości. Wtedy możemy po prostu spokojnie sobie stać, pić nasze potki z many, no i cisnąć bossa. Tak jest, wiesz, tak jest, tak by było najlepiej. Steaka, steaka musisz jeść. Jeszcze kolejnego? Okej, okay, mamy wszystkie stejki, kochani, i idziemy na góry. O, tutaj nie byliśmy chyba jeszcze. Jest tam Fire Whisp. Niech się trzyma daleko ode mnie. Dobrze. Ah. What? Spider! Tam spider, pająki wszędzie. Okej, okay. Fire Whisp poleciał, to dobrze. Nie, nie, jest tam nadal. Wygląda, że będziemy musieli go ścisnąć po prostu. Ah. Nie chcę z nim zadzierać, że nie za trudny. Okej, postaram się.
Już leci na mnie. Może dobijemy nowego level? Jak go zabijemy, to dobijemy level. Dobrze, dobrze. Mam jeszcze szansę? Nie, atakuje mnie już. Okej, okay, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Lecimy z górki, lecimy z górki, lecimy z górki. Dobrze, jest daleko. U, trafiłem go! Ładnie! Jest, będzie! Padnie! 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 Jest, będzie! Nie, nie, padł jeszcze, nie padł jeszcze! Wszystko... Nice! O, padnie jeszcze parę hitów! Come on! Come on, come on, come on! Jest! Jest, zabiliśmy go! O, oh, yeah! Ale to nawet nie ten trudny boss. Dostaliśmy Fire Remains. Ogólnie możemy tam stworzyć sobie super jakąś zbroję, tylko potrzebujemy więcej itemków właśnie takich Armor Remains, czyli tak jakby pozostałe kawałki zbroi, z których mogę zmontować sobie lepszą zbroję. I już słońce jest, więc wszystkie mobki powinny już nam się uspokoić troszeczkę. O, nie ma co tego pić, już mamy pełny ten. Mam nadzieję, że stąd będę mógł zaatakować bossa. Niestety nie. Pajączek tak, ale bossa nie, więc musimy przeskoczyć na drugą stronę. Czy tutaj się da przeskoczyć, zryzykować? Tak, zryzykuję. Okej, okay. No, może być. Tylko się troszkę palę, nic się nie stało. Dopóki boss nas nie zaatakuje tu, to będziemy... Nie, nie, kolejny Fire Wisp! Pink Zombies? Pink Zombies, spadaj, spadaj, spadaj. Okej, okay. Uciekamy. Uciekamy. Pierwszy ściągniemy Pig Zombie, wtedy Fire Wispa, bo to jest ten kolejny Fire Wisp, który nas denerwował też tutaj. O nie, to będzie trudne. Nice! Fire Wisp teraz jest daleko. Możemy uzerać parę czasów. Jest! Jest! Teraz będzie wolno na nas spadał tutaj. Okej, okay, uciekamy znów, uciekamy znów. O nie! Przeskoczyć! O, sweet, 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 sweet. Tutaj muszę uważać. Tutaj nie będę mógł za bardzo dobrze uciekać od niego. Dogoni nas. Wiedziałem, że nas dogoni. Nie. Zrzucił mnie. Musimy tutaj. Ostatnia walka z Fire Wispem. Nie! Zrzucił mnie do lawy. Ale przynajmniej jak go pokonam. O, no. Pisze, że mam ten... Że jedno HP miałem. Prawie go zabiłem. Przynajmniej teraz nie będą nam przeszkadzać. Ostatnia droga, teraz spotkam was tam w tym samym miejscu za sekundkę. Okej, okay, już jesteśmy praktycznie na miejscu, trzymajcie kciuki. Też prawie zdobyliśmy nowy level, które by było idealnie, jakbyśmy mogli... Nie, Fire Wisp! God damn it, Fire Wisps! Mam was dość, serio mam was dość. Jest was naprawdę za dużo tutaj, na tej górce. Okej, okay, musimy zejść. Nie, ten Fire Wisp. Czekaj, może damy radę. Specjal, specjal! Podpaliliśmy go, chociaż to wątpię, że dużo da. Tym razem nie pozwolimy go z... Tutaj, żeby nas zabił. Nie ma szansy. Teraz już trzymam kciuki, wiem, czuję w sobie, że to jest... Nie! Nie! Jest, zabiłem go! Jest! Zabiłem go akurat na chyba jedyny HP i dostaliśmy nowy level. Poczekamy, zaraz się przestaniemy palić. Możemy zadać... Myślę, że dodam wszystko na obrażenia tutaj nasze. Mamy 24 level, prawie 25. Super. No i teraz możemy w końcu walczyć z bossem. Tym razem myślę, że go pokonamy. Wszystkie moby, które były wokół nas, musieliśmy je wyczyścić. Wyczyścić teren, przygotować teren ładnie, żebyśmy mogli walczyć z bossem. A teraz boss na nas czeka. No i nie sądzę, że będzie łatwy. Już go widzę na górze. Mam nadzieję, że będzie łatwiejszy niż Fire Wisp. To myślę. Domyślam się, że tak, Fire Wisp są naprawdę trudne. Okej. Okay. Przegrałem wczoraj w ten... jak to się nazywa? Battlefielda. Ciągle przyciskam R, tak jakby przeładować broń, bo tak się przyzwyczaiłem. I wczoraj pierwszy raz grałem tak porządnie z kimś, gdzie musicie, wiesz, współpracować i tak dalej i naprawdę było tak zarąbiście. Nigdy nie wiedziałem, że jest taki... Takie coś w Battlefieldzie, że mówisz, taka współpraca, że ten cię goi, tu goisz ten, pracujecie, skradacie się z takim skumplem z angielskiego YouTube'a. Tak grałem bardzo fajnie, bo okej, okay, idzie na nas boss, strasznie silny jest, faktycznie. Specjale musimy wykorzystać. Okej, okay, uciekamy troszkę, przeciągniemy go do nas tutaj. Pali nas i widzicie, to jest jedyny problem tutaj. Że nas podpala, idzie ko nas. O kurczę, nie dziwię się, że on jest taki silny, ale jak go przeciągniemy na spawn... Blisko spawnu będzie dobrze. Uciekać, 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 uciekać. Coraz bliżej, coraz bliżej. Coraz bliżej, widzicie, teraz jest tylko tam. Okej, okay, spotkam was na miejscu jeszcze raz. Żebyście nie musieli oglądać ciągle, jak przechodzę przez tą górkę. Okej, okay, już jesteśmy. Tam jest właśnie na górce. Mój plan był taki, chyba że stąd będziemy go mogli atakować. Czekaj.
O, jest! Dobrze, dobrze. Chciałem go przeciągnąć właśnie tam z górki, tam bliżej spawnu, gdzie będziemy mogli atakować go bardziej w łatwy sposób. Ale wygląda tutaj, że jak będziemy pić nasze potki z many, będziemy mogli ściągnąć mu dosyć dużo życia. I to fajnie właśnie. To bardzo fajnie. A to na odległość, dlatego właśnie chciałem być magiem, bo zawsze można na odległość. Chociaż problem mały. Nasze potki mało. Mało zostało naszych potek. Nie wiem, czy damy radę. Więc przydałoby się, jak nasze potki się skończą, żeby przeciągnąć go tam bliżej spawnu. Czyli koło, gdzie spawnujemy się w biomie. Wtedy możemy ginąć i spawnować się i w końcu go zabić. Ale on jest silny, ja nie mogę. Okej, ostatnia potka. Wykorzystamy to, żeby go przeciągnąć trochę bliżej. Chociaż musimy tak sekretnie troszkę zrobić. O, jak zacznie nas gonić już. Mam nadzieję, że się podpali trochę w lawie. Czekaj. O! O lol, nawet nie z nas nie widzi. Widocznie ten. Jak jesteśmy z drugiej strony lawy, to nie może nas atakować. Nie ma prostej drogi do nas. Okej, może się mylę. Okej, teraz na dół idziemy. Okej, ciśniemy. Idzie za nami, idzie. Nie, zatrzymał się w lawie. Nice. To dobrze. Będziemy go stąd cisnąć. Ale chcę go przeciągnąć. Musimy go, wiesz co, musimy tam górną drogą iść niestety. On się teraz pali w lawie, więc jest okej, nie może biegać. Ale się nie ginie w tej lawie, nie ginie niestety. Okej, uciekamy. Let's go. Nie, znów mnie zabije w tym samym miejscu, ja nie mogę. Nie mogę, trochę dalej muszę przejść. Oh my god! Okej, wróciliśmy do niego górną drogą, niestety musiałem przejść lawę. Ale myślę, że stąd będzie lepiej, bo jak już go tutaj przeciągniemy i zacznie nas gonić. Tak, niech nas goni. Nie, sprintem, na co czekasz? Oh my god! Czemu jedzenia musiałem akurat zjeść? Ja nie mogę. Okej, dobrze. Właśnie tutaj go chciałem przenieść. Idzie? Nie, zatrzymał się tam. Żebym się tylko nie spalił teraz. Damy radę. Trzy życia, dobrze. Dwa. Oh my god. Znów jesteśmy. Tym razem przeszliśmy skrótami, tym razem się nie podpaliliśmy. Ale ten boss jest najbardziej wkurzający boss w historii całego Minecrafta, co do tej pory grałem w życiu. Taki trudny, wszędzie lawa, kurde. Atakuje nas, biega za nami. Wtedy nie biega za nami. Odbijamy go. Teraz idzie i kurczę, na odległość właśnie. To jest jego problem, na odległość nas podpala. Widzicie? I idzie. Coraz bliżej jest. Dobrze. W końcu idzie tam, gdzie go chciałem przenieść. Tak. Już go prawdopodobnie będziemy mogli widzieć stąd. Okej. Będę tak robił, aż go przeniosę tutaj bliżej i wtedy się zobaczymy, bo naprawdę nie chcę marnować waszego czasu. Okej, ludziska. Już przeniosłem go tutaj. Bardzo blisko. Zabrał mnie tylko jeden raz. Ale nie chciałem was, wiesz, nie chciałem, żebyście ciągle na to samo patrzeli. Chcę, żebyśmy pokonali go tego bossa przynajmniej przed końcem tego odcinka. Jak możemy go tutaj przekierować na górę, by było nawet lepiej, bo tutaj jest góra właśnie, schodek. I tutaj by było fajnie go mieć. Najgorsze jest to, że wiesz, nie zadaje jakieś super obrażenia, ale... I właśnie to. Wszędzie jest lawa. I wszędzie się palimy. Ale to jest boss, teraz zobacz, będziemy go przenieść na spawn. Come on, mate. O, już będzie po nim. Już taka taktyka właśnie tylko dla nas działa, ponieważ mamy, no powiedzmy, słabe levely na nasz poziom w grze. Powinniśmy mieć wyższy level, ale jak wiecie, próbowałem się trzymać bardziej przygody, żeby było ciekawe dla was i nie levelowałem się za bardzo. Tylko raz chyba się levelowałem poza nagraniem, więc polecam wyższy level albo inną klasę, jak przejdziecie już to tam. I respawn in the biome i jest! I dalej go ciśniemy, właśnie tak chciałem zrobić. O, dobrze. Bijemy. O! Nie zabija nas już tak mocno. Dobrze. Podpalimy go, jest. Specjal. Dobrze, nie wiem, że to go pali. Nie pali go. Ma resistance na ogień. Okej, okay. Gdzie jest? Łup! Teraz już jeszcze parę razy i będzie dead. I będziemy w końcu mogli wrócić do Eldor. Jest. King. Specjal. Dobrze. Ile? Zaraz skinę, więc wolę poczekać. Jakbym kliknął respawn in city, to bym chyba kogoś zabił. Albo kogoś zabił. Bym musiał tutaj wrócić. Chyba, nie wiem, czy by boss jeszcze na nas czekał. Byśmy chyba go musieli iść odebrać od nowa. Okej, okay. Biom. Dobrze, specjal, żeby ten. Odbijemy go trochę, bo to w sumie pomaga. Już prawie ginie. Yes. Specjal.
Specjal, bijemy go, podpalamy go. Właśnie on jest magiem, więc widocznie będzie... Wiesz, używamy też versus przeciw niego magiczne ataki. I magiczne ataki chyba nie są takie silne na niego. Jakbyśmy, wiesz, byli jakimś... nie wiem... wojownikiem, dobrze mówię? No, to byśmy mogli go łatwiej zabić. I już tednie, 3, 2, 1. Da, 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 da. Już po tobie. Czy jest król? Powiedz mi. Nie wiesz, co robisz. Za niedługo ciemność spadnie na cały świat. Pedał miał nam powiedzieć. Miał nam powiedzieć. I musimy teraz wrócić do Aldora. Więc przyzwyczaiłem się do tego już. Skakujemy do lawy. Fajne, cieplutkie. Kąpiel w lawie. Czekaj, żeby nam sobie zbroja nie popsuła. Nie wiem, czy mamy pieniążków, żeby kupić kolejną zbroję. No ale dniemy. 3, 2, 1. I tym razem do miasta. Więc spotkam was przy Aldorze, kochani, i będziemy zaczynać kolejną przygodę. Chyba, że po prostu... Nie wiem, czekaj, musimy iść do miasta ogólnie sprzedać parę rzeczy. Więc sprzedamy nasze itemki i wtedy wrócimy do Aldora. Zobaczymy, co u niego się kręci. Okej, sprzedaż. Sprzedam to. O, myślałem, że więcej dostanę za to. Ps. To było trochę nie fair. I tutaj takie... O, ładnie, ładnie. Dużo pieniążków nie mamy niestety. Nie wiem, co za to kupimy. Czekaj, chciałbym z tobą ten. Ile kosztuje to? 1000, 2000. Na nową zbroję byśmy nie mieli, więc byśmy też musieli zaoszczędzić trochę pieniążków. Więc przed następną przygodą ja jeszcze tam pozbieram troszeczkę pieniążków. Próbuję zlevelować się trochę, bo widzimy, że tak trudno już jest do tej pory. Potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy levelu. I spotkamy się u Aldora w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Najtrudniejszy boss do tej pory, mam nadzieję, że będzie już coraz łatwiej. No i jak wam się podobało, możecie zostawić lajka, lub jak macie jakieś rady, gracie też na tym, napiszcie w komentarzach. Więc no, na razie, dzięki za oglądanie, cześć!